wiele ważniejsze od systemu poboru opłat na autostradach. Historię takie systemy mają już w kilkudziesięcioletnim świecie. To są systemy opłat rozsądnych. Rozsądne systemy opłat podejmują za korzystanie z całej infrastruktury i usług transportowych. Tak jak płacimy za korzystanie z jazdy autobusem, prawda? Ale także jak komunikujemy się przez telefon komórkowy, to płacimy za przekazywanie wiadomości. Informacji. Tak? I to płacimy, tym bardziej im to dotyczy jakiegoś rynku, jakiejś droższej technologii i temu podobne, czy większych dystansów. Jak mówimy o opłatach, to choć boję się tutaj, że się narażam bardzo pewnemu lobby, którego historyczne działania spowodowały historycznie decyzje, historyczne, ale historycznie ważne decyzje naszych parlamentarzystów na przykład, które pod wpływem właśnie strachu, że nie zostaniemy wybrani, jak będziemy mówili o dopłatach, wprowadzili w obowiązujących ustawach, skreślili na przykład pozycję pobierania opłat za korzystanie z wybranych elementów infrastruktury drogowej, a nie tylko autostrady. W Warszawie od 1995 roku w zapisach polityki transportowej miasta jest pobieranie opłat za wjazd do centrum. I to, że tutaj na kongresie ten temat nagle zrobił się tematem numer jeden, ten fakt uważam za niesłychanie ważny. Powtarzam, nie tylko za autostrady, tylko temat pobierania opłat w ogóle. Tyle, że była jasność. Jak my mówimy o takich systemach, my, to znaczy kto my, część specjalistów od polityki transportowej i tak dalej, to my mówimy o opłatach, które by na przykład zastąpiły pewne opłaty typu akcyza paliwowa czy inne, tak żeby to było dla społeczeństwa jako całości fiskalnie obojętne. Co to znaczy fiskalnie obojętne? Żeby suma opłat wyjętych, to znaczy suma pieniędzy wyjętych z naszych portfeli i portmonetek była taka sama w skali całego kraju, jak jest na przykład teraz. Tyle, żeby one były pobierane rozsądnie, za rzeczywiście świadczoną usługę. Jak ktoś jedzie w nocy po mało uczęszczanej drodze, prawda, gdzie nie powoduje zatłoczenia i lekkim samochodem, to powinien płacić, wnosić tę opłatę niższą. Jeżeli w godzinie szczytu jedzie po bardzo kosztownej drodze jakiejś, której budowa kosztowała setki milionów za kilometr, prawda, bo w tunelu na przykład prowadzonej, to niech płaci dużo. Natomiast suma obciążenia społeczeństwa, żeby nie była większa, to jest po to, żeby nie powiedzieć, a to jest dodatkowe opodatkowanie.